W tym roku zmieniła się konwencja huraganu poezji, tym razem Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica postawiło także na młodych twórców. Co zatem czeka na wszystkich legniczan? Śpiew, promocja tomiku poezji, czyli fraszek pana Kutryna i 20 pytań do Legnicy, do legniczan o Legnicy. Nagrody. Swoje 250 fraszek Dawid Kutryn napisał jako rodowity legniczanin, a artysta uważa, że z każdego miejsca na ziemi da się wyciągnąć coś twórczego. Z samej potrzeby serca fraszek powstało aż tyle. Całość tomiku nazywa się oczywiście Ćwierć Tysiąca Fraszek o Legnicy. One są podzielone na kilka modułów tematycznych, więc znajdują się tam także fraszki z zakresu architektury legnickiej, historii miasta, znanych osobistości, ale także tej współczesnej Legnicy, więc mam nadzieję, że każdy legniczanin znajdzie tam coś dla siebie. Młody autor kilka miesięcy temu wpadł na pomysł i od tamtej pory udało mu się ubrać słowa w ramy. Mógłbym zaprosić naszych znakomitych gości, czy też wszystkich legniczan i nie tylko legniczan, taką fraszką, która jest na pierwszej stronie naszego tomiku. I tytuł jest bardzo prosty, mianowicie Dzień dobry. I ona brzmi następująco: nie witam się kwiatem, choć lubię frezję, odwiedźmy wspólnie Alter Oculus Silesię, bo to drugie oko śląska, jak była nazywana Legnica, jest czymś, co przyświeca temu tomikowi fraszek. Huragan, jak w ubiegłym roku, odbędzie się w legnickiej palmiarni. Początek w niedzielę o godzinie 17:00.